Cześć, witam wszystkich z Mazur. Przed nami kolejna porcja odpowiedzi na Wasze pytania, jakie dostaliśmy na temat przynęt Salmo na Facebooku. Jest ich znowu naprawdę sporo, z czego się bardzo cieszę. I proszę o więcej. Proszę też o wyrozumiałość, bo obawiam się, że na wszystkie nie da rady odpowiedzieć po prostu z powodów czasowych. Zaczynamy. Pan Andrzej pyta, mam pytanie, a właściwie prośbę. Na YouTubie można znaleźć bardzo ciekawy film pokazujący produkcję przynęt Salmo. W filmie tym zabrakło mi trochę tego, co się dzieje przed produkcją, czyli projektowania, testy i tak dalej. Bardzo proszę o to, aby pan Piotr powiedział więcej. Również o tych mniej udanych przynętach. Przecież to kopalnia ciekawych informacji, o których mało kto mówi. No to na ten temat można nakręcić nie jeden film pełnometrażowy. Więc odeślę kolejny raz do filmu, który już jest na kanale naszym YouTube'a, właściwie na moim kanale Freediver Story, gdzie jest w obrazach pokazana historia powstania tej przynęty, którą tworzyliśmy wiele lat. O nieudanych projektach, no to żaden projektant raczej nie mówi chętnie. Było tego naprawdę sporo. To, co wędkarze widzą, to jest oczywiście tylko ułamek tego, o czym myśleliśmy, nad czym pracowaliśmy. I naprawdę byłoby o czym mówić, ale nie wiem, czy by to wszystkich zainteresowało. Może kiedyś do tego wrócimy. Pan Piotr pyta, jak najlepiej przezbroić freedivera, który oryginalnie uzbrojony jest w 3 potrójne kotwice, tak aby jego praca była najmniej zaburzona. Jednocześnie wobler spełniał wymóg regulaminowy. Oczywiście w Polsce wolno zbroić przynęty 2 kotwicami lub 2 haczykami i należy, żeby być w zgodzie z regulaminem, należy zdjąć 1 kotwicę. Proponuję zdjąć środkową kotwicę. Tak w ten sposób łowią również koledzy łowiący sumy i zakładają bardzo duże kotwice, 2 razy strąg i wobler nadal pracuje. Nadal nurkuje bardzo głęboko w stosunku do innych podobnej długości przynęt pływających i działa, i są łowione ogromne sumy, ponad 2-metrowe były wyjmowane na ten wobler, który generalnie był przeznaczony na sandacze. Także proponuję zostawić tę tylną kotwicę i przednią, środkową zdjąć. Wtedy można też założyć ciut większe kotwice. Oczywiście praca jest w tym momencie woblera nieco mniej agresywna, ale jak dowodzą wyniki tych łowców sumów, którzy przy okazji oczywiście łowią też sandacze, to nie jest tak, że ryby przestają na tą przynętę brać. Pan Tom, pytań jest wiele i chociaż na te, które chcę zadać, znam raczej odpowiedź, to jednak męczy mnie jedno pytanie. Dlaczego na rynek amerykański Salmo nie udostępnia tonących modeli Hornet i Minnow? Należy do tych kilku grup strągowych na terenie USA i myślę, że zbyt by był, bo część kolegów pyta, na co łowią polscy koledzy. Wybierają modele suspending, rapali, bo Salmo jest im niedostępny. No niestety mam mały wpływ na to, co zamawiają nasi dystrybutorzy, również w Ameryce. W Ameryce jest bardzo duże parcie na woblery pływające. Myślę, że to wiąże się, podobnie zresztą jak w Europie, w wielu krajach. Wiąże się to z tym, że no, to nie są najtańsze przynęty, więc wielu wędkarzy w ten sposób myśli, że jak będzie tonący, to łatwiej go stracić. Częściowo mają rację. Ja wiem, że woblery tonące są dużo bardziej wszechstronne, jeśli chodzi o pewne techniki wędkarskie, a szczególnie łowienie pstrągów. Ja sam używam właściwie 90% przynęt tonących. Jeśli chodzi o hornety tonące, no to tak jak mówię, to jest ta sama historia. Hornet w Stanach się sprzedaje właściwie wyłącznie do połowu walleye'a, nie pstrąga. Łowienie pstrągów i w ogóle ta część rynku, która jest związana z pstrągiem, to jest, podejrzewam, 0,02% sprzedawanych przynęt w Stanach, więc tak naprawdę to nie jest jakby uzasadnione ekonomicznie ani logicznie, żeby tam w takie małe nisze inwestować myśl i promocje i tak dalej, więc po prostu no co mogę poradzić, trzeba zamawiać w Polsce te woblery tonące, które chcecie i tyle. Będę trzymał kciuki, żeby to się udało, bo wiem, że one są skuteczne na pstrągi. Pan Paweł, idźcie na całość, kiedy będzie slider 18S. No fantastyczny pomysł, tylko
Paweł, wiesz, że to wymagałoby, może ty masz taką wędkę, ja na razie nie mam, to myślę, że on by ważył 250 gram, może 300, można by to policzyć oczywiście, może nawet więcej. I obawiam się, że chętnych na tą przynętę, nie tylko dlatego, żeby była bardzo droga, byłoby stosunkowo niewielu, więc myślę, że to pozostanie w sferze marzeń tylko. Pan Dariusz, dlaczego ogólnie brak koszulek, czapek firmy Salmo? No my nie zajmujemy się produkcją odzieży. Tutaj jeśli chodzi o odzież, to Fox Rage ma naprawdę dość dużą kolekcję ubrań. Począwszy od butów, aż skończywszy na czapkach i tak dalej. Wszystko tam jest. Naprawdę niezłej jakości. Z tego co wiem, są plany, żeby wprowadzić trochę ubrań pod marką Salmo. Ale jakby my się skupiamy głównie na przynętach, także no taka jest przyczyna. Pan Arek, czy technicznie można stworzyć wobler, który będzie modyfikowany według potrzeb wędkarza, na przykład przez system dokładania lub ujmowania obciążenia? Wędkarz sam mógłby decydować, jak teraz prowadzić swojego killera. Ja już odpowiadałem na to pytanie w chyba pierwszej części. Można stworzyć takie woblery i one powstawały i są w ofercie kilku firm, czy były, bardziej mogę powiedzieć były. I też to jest wiele aspektów tej sprawy. Pierwszy to jest taki, że tak jak już mówiłem, przynęta optymalnie pracuje tylko w jednym obciążeniu, w jednym wyważeniu, z jednym sterem. I dlatego jakby jeśli zaczynamy coś zmieniać, na przykład jest ster wymienny lub też obciążenie wymienne, to cięższa przynęta jest dużo mniej ruchliwa, no i możemy uznać, że jest mniej, że źle pracuje, prawda? To oczywiście jest kwestia względna, bo dla jednych praca agresywna jest lepsza, a dla drugich mniej agresywna jest lepsza, więc znowu możemy o tym rozmawiać godzinami, ale jeśli chodzi o punkt widzenia producenta, to powód jest jeden. Producent chce sprzedać dwa woblery, a nie jednego, który można modyfikować, na przykład dodając mu ciężarek, robić spływającego tonący. No prosta sprawa, nie? Rozumiemy to. Lepiej sprzedać pływającego i tonącego niż jednego, którego można modyfikować. Takie są prawa buszu, niestety, prawa kapitalizmu. Pan Rafał. Panie Piotrze, zaczynając przygodę z woblerami, jaki parametr jest najważniejszy? Praca woblera czy kolor? Chodzi mi o zestaw trzech woblerów, który by pan polecił dla początkujących, którzy łowią szczupaka i okonia. No to też byśmy musieli zadać pytanie, na jakiej wodzie ta osoba łowi, na jakiej głębokości, jakim sprzętem dysponuje, bo nie sądzę, żeby ktoś chciał kupować woblery, a potem do nich szukać wędek. Ja bym polecił takie przynęty, które nie wymagają zbyt wielkiej wiedzy, jeśli chodzi o techniki łowienia. Myślę, że Hornet, myślę, że slider to są dobre propozycje na początek, bo te przynęty w zasadzie nie wymagają wiedzy. Hornet to jest typowy crankbait, trzeba go rzucić i zwijać tak naprawdę. Slider to jest jerkbait, ale taki doskonały, że nie wymaga specjalnej wiedzy, jak go prowadzić, bo każdy sposób prowadzenia slidera jest dobry. Więc te dwie przynęty bym polecił zarówno na szczupaka, jak i na okonia. I myślę, że początkujący się nie zawiedzie, zwłaszcza, że rozmiarów jest bardzo dużo, więc można na początek zacząć od slidera siódemki na przykład, lub nawet szóstki, Horneta czwórki i ultralightem nawet można sobie poradzić. Pan Bartek. Witam panie Piotrze, kolejny sezon boleniowy rozpoczęty. Czy mógłby pan opowiedzieć coś o trilla? Głównie chodzi o prawidłowe prowadzenie tej przynęty. Szczerze mówiąc, nie miałem na niej jeszcze efektów. Wnioskuję, że coś robię nie tak. Łowisko Odra, dziękuję, pozdrawiam. No cóż, mogę powiedzieć, chyba rzeczywiście pan coś robi nie tak, bo na Odrze mamy kilku testerów, którzy naprawdę mają fajne wyniki na trilla. Doradzanie w takich kwestiach jest trudne, bo nie wątpię, że pan jest dobrym wędkarzem, więc tutaj jakby trochę ryzykuję, że się narażę panu, że pana, nie wiem, nie doceniam pana umiejętności, ale moim zdaniem to jest tak, trzeba by zrobić sobie rachunek sumienia, ile pan czasu poświęcił na łowienie trillem, a ile na łowienie innymi przynętami, które pan wierzy. Bo tak jak kiedyś pisałem i mówiłem w rozmowach z wędkarzami i możecie w to nie uwierzyć, ale tak jest. Moim zdaniem
siła przynęty, możemy ją jako oszacować jako 100% siły przynęty. To 50% to jest wiara wędkarza w przynętę. Jeśli ktoś wierzy w przynętę, to na nią łowi i ona jest, nabiera magicznej mocy. Jeśli pan nie wierzy w trilla, to po prostu pan nie złowi na tą przynętę ryby. Najlepiej by było wybrać się z kimś, kto łowi na trilla i ma na niego wyniki, zobaczyć jak on łowi i najlepiej zobaczyć jak złowił rybę, no bo wtedy pan nabierze zaufania do tej przynęty. Ta przynęta udowodniła, że łowi bolenie nie tylko w Polsce, a w całej Europie. Jest najczęściej podrabianą przynętą boleniową na świecie. I z czegoś to wynika. To nie wynika z tego, że tutaj firma zainwestowała jakieś miliony dolarów w promocję. Po prostu ta przynęta działa. Także radzę się nie zniechęcać, próbować. Techniki były opisywane wielokrotnie. Najprostsza technika, rzucić i zwijać, ile fabryka dała pod powierzchnią. Można łowić z opadą, można łowić podobnie jak jigiem, wtedy kiedy bolenie są głębiej. Naprawdę możemy o tym rozmawiać bardzo długo, ale najważniejsze moim zdaniem, tak jak powiedziałem, uwierzyć w nią, dać jej szansę. Pan Łukasz, jaka jest szansa na pracę w charakterze testera przynęt salmo przez osobę z zewnątrz, jak wygląda proces rekrutacji? W tej kwestii proponuję zwrócić się do Krzysztofa Kuryło, który jest opiekunem ProTeamu w Polsce. I myślę, że tutaj mógłbym opowiadać długo na temat procesu rekrutacji. Tak naprawdę to próbujemy znaleźć osoby, które cechuje, no, widać umiejętności wędkarskie, ale również ta osoba musi wiedzieć, jak się robi dobre zdjęcia. To nie jest takie proste. Mimo, że każdy w smartfonie ma teraz całkiem niezły aparat, jak się robi filmy, ta osoba musi rozumieć, na czym polega promocja i marketing trochę i dlaczego takie zdjęcie, a nie takie jest lepsze, jedno jest lepsze, drugie gorsze i tak dalej. Jak pokazać, mówiąc krótko, jak pomóc w filmie w promowaniu przynęt. To niektórzy to po prostu mają we krwi, nie muszą się nauczyć, a inni nigdy w życiu się nie nauczą. No i w ten sposób patrzymy w mediach społecznościowych, jak próbujemy wyłapać takie wrodzone talenty i proponujemy im współpracę. Raczej to w ten sposób działa, niż nie ogłaszamy żadnych konkursów na testerów. Ale sugeruję zwrócić się do Krzysztofa. On myślę, że chętnie odpowie na pytania, jak ewentualnie zacząć, od tego, od czego zacząć taki pomysł. Tutaj mamy następny. Pan Łukasz, jaki jest pana rekord na rzece Wałszy i czy próbował tam łowić pan na killery od salmon? Oczywiście, że próbowałem dawno temu. Dawno już nie byłem na Wałszy. Nie wiem, jak wygląda sytuacja tam pstrąga na tej rzece. Największego pstrąga złowiłem 56 cm na minęła szóstkę. Żadne odkrycie. Większość dużych pstrągów złowiłem na tą przynętę. Pan Tomasz, dlaczego właściwie salmo połączyło się z Foxem? Przecież jako samodzielna firma świetnie dawała sobie radę. Już o tym mówiłem, to nie chodziło o połączenie, tylko po prostu 4 lata temu zdecydowałem sprzedać firmę salmo firmie Fox. I teraz jakby jesteśmy częścią dużego koncernu Fox, a od sierpnia zeszłego roku jest firma Fox. Razem z salmo jest częścią jednej z największych firm na świecie wędkarskich pod nazwą Luz. Może to trochę skomplikowane, ale tak to wyglądało. Także współpraca jest jakby konsekwencją mojej decyzji o sprzedaży firmy. Pan Piotr, to ja mam takie pytanie do pana Piotra. Czy posiada pan oryginalny model Wopka, do którego został użyty materiał ze słynnej pamiętnej marynarki? Przypuszczam, że mało kto słyszał tą historię. To mnie trochę rozczuliło, że pan Piotr zna takie historie z przeszłości salmo. Dlatego pan Piotr może liczyć na specjalną nagrodę w tej edycji. Proszę pana Piotra, żeby przesłał mi swój adres. A co do tej marynarki słynnej, no to nie wiem, czy to jest taki moment, żeby o niej opowiadać jeszcze raz, ale nie, oczywiście nie mam. Nie mam tego woblera, nie mam wielu woblerów, które zrobiłem używając tej materiału z tej marynarki, bo to było bardzo dawno temu, to było w roku 80, no byłem, przypuszczam, na trzecim roku studiów, czyli 84 rok, trzeci rok, 83 rok, tak, ludzie tyle żyją, wbrew pozorom.
No w każdym razie zrobiłem z tej marynarki, używając brokatu z tej marynarki, robiłem bardzo wiele woblerów, które sprzedawałem. No na studiach próbowałem sobie dorabiać w ten sposób i sprzedawałem woblery robione własnoręcznie. Także myślę, że żaden się nie ostał, przynajmniej w mojej kolekcji. I tyle. Pan Filip, czy myśleliście kiedyś nad wydaniem Biblii z technikami połowu i różnymi wskazówkami co do waszych przynęt? Tak, były takie plany. Nawet gdzieś mam brudnopis. Pojawił się wydawca, który chciał to wydać. Potem zginął ten wydawca. Nie wiem, czy teraz w tej sytuacji, kiedy firma już nie jest moja, będę chciał to zrobić, ale być może, że tak. No, na stare lata różne pomysły ludziom przychodzą do głowy. Może decyduję kiedyś usiąść przed komputerem i napisać trochę wspomnień, nie tylko związanych z firmą, ale również z projektowaniem woblerów. Trochę może jakichś ciekawostek z moich podróży wędkarskich. Jeśli to by było interesujące, nie wiem, może doradźcie mi, czy to jest dobry pomysł, czy nie. No chyba będę musiał już niestety z przykrością kończyć. Tych pytań jest naprawdę po prostu no, dużo i w sumie nie wiem, jak to ogarnąć, bo będziemy się spotykać tylko raz w tygodniu. Chyba że możemy spotykać się częściej, zastanowimy się nad tym. Ostatnie pytanie od pana Wojciecha. Czy jest możliwe zrobienie slajdera w wersji slow motion, czyli o łagodniejszej pracy? Pewnie, że jest możliwe zrobienie slajdera o każdej pracy, nawet takiego, który w ogóle się nie będzie ruszał. Tylko pytanie po co? Ta przynęta ma tak dużo możliwości, że z jednej strony właściwie nie da się na nią łowić źle, ponieważ każda technika, niezależnie co byśmy robili, prędzej czy później przyniesie branie. Natomiast jeśli się pozna tą przynętę, jeśli się pozna jej tajniki, takie ukryte trochę zdolności w cudzysłowie, to naprawdę wędkarz potrafi czynić cuda tą przynętą, nawet jeśli szczupaki są bardzo ospałe i niechętne do brania, dlatego że można nią wprawiać w bardzo agresywne ruchy, ale też można łowić bardzo, generować bardzo leniwe ruchy. Wszystko to przez jakby zrozumienie zasady działania tej przynęty, czyli technikę posługiwania się kołowrotkiem i wędziskiem. Bo te dwa elementy współdziałają i oto one właśnie powodują, że pracuje przynęta tak bardziej lub mniej agresywnie. Czasami wędkarze zapominają o tym, że wędka nie służy tylko do zarzucania przynęty, ale również do wymuszania pewnych ruchów przynęty. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.